Hello, hello, hello! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, ponieważ dzisiaj będziemy zachęcać Was do nauki języków obcych, a pomoże nam w tym dzisiejszy ekspert, pan Paweł Mianowski. Dzień dobry. Który jest pomysłodawcą, założycielem i lektorem szkoły językowej EasyLingo i prawdopodobnie, zaraz go też przepytamy, uczy osoby w różnym wieku. Prawda, tak, oczywiście. Pawełku? Od w różnym wieku. Młodych dzieci po dorosłe osoby. Od młodych dzieci po dorosłe osoby i to mi zalatuje informacją, że rozpocząć naukę języka można w każdym wieku. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Prawda to? A w takim razie powiedz nam, Paweł, bo zwracamy się do siebie od lat w ten sposób, czy masz w swojej szkole wśród uczestników osoby po 50 roku życia? Tak, ale to nie jest zdecydowana większość. No właśnie. To jest nawet mało. Czyli to jest mniejszość w tej grupie, tak? A wiesz co, wiele lat zajmujesz się nauką języka. Tak. I powiedz mi, jak ty myślisz, skąd się to bierze, że jest mało chętnych w takim dojrzalszym wieku? Przecież wtedy mamy trochę więcej czasu. Mhm. Tak, możemy o to zadbać. Skąd się bierze taka bariera? Babcia zawsze sobie może poradzić. To znaczy ręce, nogi, buty zdejmuje i rozmawia? W twojej książce, świetnej, gratuluję. Dziękuję bardzo. Jest babcia komandos. Tak, jest babcia komandos. Która sobie świetnie radzi w trudnej sytuacji. Siostra mojej babci pojechała kiedyś do Nowego Jorku, oczywiście bez kursów językowych. Weszła do sklepu, zrobiła i wyszła z mlekiem, więc to jest taka Paweł, ale to powiedziałem, zdemotywowałeś nas do... Nie. Zdemotywowałeś nas do nauki języka. To w takim razie może nie będę cię pytała, skąd się bierze bariera, tylko skąd by się nie brała, to jak ją pokonać? Bariery biorą się też z tego, że wiesz, bardzo dużo się powtarza tego, że w wieku 50+, tak trudno się uczyć angielskiego, czy tak trudno się uczyć języków. Ale kiedy ja zacząłem myśleć nad tym, to wydaje mi się, że w tym wieku powinno być łatwiej. Dlaczego powinno być łatwiej, dziewczyny? To może być ciekawe. Łatwiej, bo tak, jeżeli mamy, jak masz małe dziecko, tak, to ono nie ma świadomości, po co się uczyć angielskiego. Więc ty już tę świadomość masz. Masz młodzież, która już kuma, po co angielski jest, ale jutro jest impreza. Ale nasze wnuczki 4-5-letnie tak, już zaczynają się posługiwać od przedszkola. Oczywiście, ale językiem. To nie jest tak świadome, jak świadome byłoby twoje wejście w angielski. To prawda. One się raczej uczą pod tytułem coś fajnego, coś ciekawego. Tak. Trochę nie wiem, po co mi to potrzebne, ale się uczę, tak? Okej, jest zabawne, prawda? Mhm. Czyli, jak rozumiem, my powinnyśmy... Rozumiejąc to, że łatwiej się porozumieć, gdziekolwiek byśmy się nie znalazły, ba, niejednokrotnie, a wiem to z waszych wpisów, wy macie za granicą wnuczęta. Nie wszystkie kultywują, nie wszystkich rodzice kultywują kontynuację języka polskiego. Mam wiele wpisów, że trochę wam smutno, że te dzieci już są poza tą możliwością komunikacji. Ale to jest ogromna motywacja do nauki. No właśnie, bo... i chciałam, żebyś ją podtrzymał. Okej, bo zobacz, moje babcie, tak, Aniela i Basia, cudowne, one były 50+ w latach 70. Tak. Więc w latach 70. one nie myślały o podróży do Londynu. Nie było, ani że ktoś wyjedzie. Ani, tak, dokładnie. Obecne babcie mają wnuki, przepraszam, mają swoje dzieci już na wyspach, część z nich. Wiele. Mają tam. Dokładnie, mają tam wnuczęta. No te ich dzieci pożeniły się, powychodziły za mąż, tak, za wyspiarzy. Więc jest ta motywacja, żeby rodzinę odwiedzać, żeby nawiązać kontakt z nowymi osobami w swojej rodzinie. Więc to jest ogromna motywacja. A po drugie, wiesz, przez 50 lat nie ma szans, żeby nie wyrobić w sobie takiej umiejętności wytrwania w czymś. I w ogóle uczenia się, prawda? I w ogóle uczenia się, tak. Więc to już jest taki bagaż doświadczeń, taki bagaż umiejętności, wiedzy, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, że według mnie ten angielski powinien być dla Was łatwiejszy. Bardzo fajną rzecz powiedziałeś, bo ja usłyszałam takie coś.
nic nas z tego nie zwalnia oprócz własnego lenistwa. A to ja prawda. Powiem brutalnie, znasz mnie od wielu lat, czyli krótko mówiąc, nasz mózg zawsze sobie znajduje usprawiedliwienie, żeby nie. A tak. A nie mam czasu, a nie wiem, gdzie jest szkoła najbliższa językowa, a będę głupio wyglądał w tej grupie, jak tam będą takie młodzieniaszki. Dziewczyny, jeżeli nawet nasze wnuczęta mówią po polsku, a na przykład zięć jest obcokrajowcem, to może warto też umieć pogadać. Oczywiście. Z zięciem, nie on tylko po polsku jeszcze może, no abla, tak? Może, po polsku może być różnie. W związku z tym, słuchajcie, z tego co powiedział Paweł, to motywacja nasza powinna być na dużo wyższym poziomie świadomości i potrzeby tej nauki. A rozumiem, że tak jak powiedziałeś na początku, wystartować się da w każdym momencie. No to tak, skoro się wystartować da w każdym momencie, to powiedz Pawełku, jak dobrze zacząć, żeby się nie zrazić? Wiesz, możemy zacząć teraz. Jak chcesz, ja mogę chwilę poświęcić i nauczymy się jednego zdania. Proszę bardzo, to zróbmy taki eksperyment. Okay. Jak wiesz, ja akurat angielski władam dosyć biegle, ale zakładamy, że babcie. Ale mogę zapomnieć. Okay. Dobrze? Na chwilę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, I forget. Thank you very much. Więc tak, niech ta poduszka nam robi za ja. Ja. Po angielsku ja jest bardzo łatwo się nauczyć, bo tak jakbyś się tu dotknęła, coś by cię zabolało, to jest I. I. Very nice. I. Dobrze. Ta poduszka będzie nam robiła za can. Can to jest umiem, mogę, potrafię, jak ten kumpel od Barbie. Okay. Więc mamy I can. Can, mogę, umiem, potrafię. Tak. Ja robię na przykład za grać. Zagrać, zagracza robisz. Zagrać, zagrać. Czyli za czynność jakąś. Tak. Ja gram, tak? Więc mamy tak. I can play. Ja potrafię grać. Tak, albo ja mogę zagrać, prawda? I can play. I can play. Ja mogę zagrać. Bardzo dobrze. I z tego już mamy już I can play, ale to can jest na tyle fajne, że my tego możemy użyć do przyszłości. Bo I can play tomorrow. Ja mogę zagrać jutro, więc mamy już jedną konstrukcję do teraz i do jutro. Ale mogę też powiedzieć I can play now. A oczywiście. Czyli teraz. I teraz, tak. Tak. I teraz jeszcze jedna rzecz, która jest w angielskim bardzo popularna. Co wszystkie rzeczy, wszystkie dzieci w EasyLingo to wiedzą, że żeby zrobić pytanie, to musisz mieć dwie ręce. Dwie ręce są potrzebne do tego, żeby zamienić te dwie pierwsze poduszki. I mamy can I play? Czyli czy mogę zagrać, czy ja mogę zagrać with you, czyli z tobą na przykład. Very nice, yes. I w ten sposób, czyli tym czymś. I can, i a can teraz I. can I. Dokładnie, więc w ten sposób robi się 90% pytań w języku angielskim. Więc to są proste rzeczy, tak? Zobaczcie. Znaczy, takie, i tu, no, z wywiadu z Pawłem, jak zacząć, zrobił nam się krótki kurs języka angielskiego, ale bardzo fajnie pokazujący, że nie taki diabeł straszny, tak, go nasze wymówki malują. Tak. Tak. Jeszcze, co jeszcze? Na mojej stronie możesz znaleźć piosenkę o 2B, bo zazwyczaj te 2B to jest straszna, no, straszny problem. Z filmu Dzień Świra mamy klasyk, tak? Więc zamiast można zamienić to I am, you are i tak dalej w piosenkę. I am tall, you are short, he is angry, she is bored. Ja to tam gram na gitarze, tak? Wszystko jest pokazane. Nie widziałam, muszę zobaczyć. A. Słuchajcie, więc czyli ja mam trochę takie wrażenie, ale bardzo mi się to wrażenie podoba, że tak naprawdę taka infantylizacja nauki języka, czyli podobne metody jak do dzieci, każdemu pomoże, a być może nam szczególnie, bo jeśli będziemy uczyć się odmiany czasownika to be przez piosenkę, to potem możemy tą piosenką się posługiwać. Oczywiście, ona pojawia się w głowie od razu, kiedy potrzebujesz sobie użyć tego. A powiedz mi, Paweł, czy ty stosujesz takie rzeczy, to się tak ładnie nazywa mnemoniczne, czyli takie techniki zapamiętywania właśnie tego typu na swoich zajęciach? Stosuję, co można, bo moim zadaniem jest pomóc człowiekowi jak najszybciej. Ja mam takie przeświadczenie, że dobry nauczyciel to jest taki, który jest potrzebny krótko. Dobry nauczyciel to jest taki, który jest potrzebny krótko, no nie zarobi, ale osiągnie efekt. Moim zadaniem jest usamodzielnić ciebie jak najszybciej. To jest, w tym, to jest żebym mój cel. Mogła się w podstawowy sposób poruszać. Nawet nie w podstawowy. Nawet w zaawansowany. Tak. A to bardzo mi się podoba to, co nam zaprezentowałeś, czyli to jest I can, tak jest. A teraz tam jest can I. A dodatkowo
nie mogę, to będzie can't, jak can't w stole, więc to jest... Can't w stole. Jestem oporny, kanciasty, czyli I can't. Tak. Słuchajcie, no to już podstawowe rzeczy mamy. Jeżeli mogę jeszcze coś. Jasne. Jest ważna rzecz. Ja proponuję ludziom taką zabawę w Poznaj swoje słowa. Okej. Okay. Ona jest, siłą tej zabawy jest to, że my wszyscy jesteśmy wyjątkowi, tak. ale jakieś 90% czynności, które mamy, to są nasze czynności wspólne. Bo ty prowadzisz Mądrą Babcię, ja prowadzę EasyLingo, ale obydwoje chodzimy do sklepu, pijemy herbatę i tak dalej, tak? Więc jemy jeżeli, coś na przykład, dokładnie, chętnie. Tak, tak, ja również. Więc jeżeli poznasz swoje słowa, wtedy będziesz miała zasób rzeczy, którymi możesz się komunikować. Jest ogromna szansa, że ten sam zasób wiedzy, ten sam zasób słownictwa będą miały inne osoby. Więc jak to zrobić? Musisz się zastanowić, co ty robić. Co więc ja na przykład pić herbatę, albo pić robić herbatę. Zakupy. Albo robić zakupy. Jest masę aplikacji, które pozwolą ci wpisać na przykład te słownictwo do siebie, do tej aplikacji, tak? I możesz się, i ona będzie ci pomagała się uczyć i zapamiętać to słownictwo. Ja wiem, że są aplikacje na telefon, natomiast wiem również, że nie wszystkie z naszych, z moich ukochanych babć sprawnie się tym posługują. I ja to też szanuję, bo to też nie jest obowiązkowe, oczywiście, prawda? Ale gdybyśmy na przykład wyszli z aplikacji na telefon, to i na przykład używali kartek samoprzylepnych. Och, oczywiście. Tak? Bardzo dobry pomysł. Co możemy zrobić z kartkami samoprzylepnymi w domu, żeby lepiej się wyposażyć w słowa? No, przykleić ją w widocznym miejscu. Tak, żeby na nią zawsze trafić. Brawo, dziękuję. To chyba nie było inteligentne pytanie, Nie, to było. Oczywiście, tylko pierwsze, co mi się nasunęło, tak, że ja to muszę mieć gdzieś w takim miejscu, żeby, bo bardzo łatwo, czyli tak jak powiedział. Czyli sprzęty na przykład. Tak, można. Możesz sobie robić jakieś fiszki, z jednej strony będzie napisany fiszki wyraz. Fiszki są nawet do kupienia. O, oczywiście. Fiszki są do kupienia. Tak. Fiszki to oznacza, że mamy małe karteczki, gdzie jest na jednej stronie słowo polskie, po drugiej jest angielskie, można sobie robić losowanie i albo tłumaczyć, albo przypominać sobie. Przewaga na przykład, przepraszam, przewaga tej aplikacji jest na przykład taka, że aplikacje czytają ci wyrazy. Więc to jest mamy, bo w angielskim nie jest tak, czytasz jak piszesz, niestety. Jest fajny wyraz stop albo No są takie park. Wyrazy, park czy stop, ale ich jest mniej, raczej ten angielski spelling trudny. Bywa trudny, więc to pomoże. Czy uważasz, że na przykład na takich kartkach możemy sobie też oprócz pisowni prawidłowej zapisywać fonetycznie wyrazy i przyklejać? Tak. Czy to jest dobra metoda? Wiesz, niektórzy są opinie takie, żeby nie pisać na przykład tak, jak się, mówi. No właśnie, bo może dlatego wejść tobie w głowę wyraz ten, który sobie napisałaś. Czyli błędy w pisowni. Błędy pisowni. Ale my chyba rzadziej będziemy pisać niż mówić. Tak, więc rób wszystko, żeby ci pomogło. Ty masz mówić po angielsku i się porozumieć, tak? Czyli możemy sobie okleić w domu i na przykład napisać sobie na żółtej kartce C, H i R, pod spodem napisać chair i przykleić na krzesło. Bardzo dobry pomysł. Tak? Czyli, a najlepiej to jeszcze pogadać z wnukami, jakimi metodami ich uczą języka, bo nam podobne mogą wejść do głowy. Dobra, możemy zacząć sami, to jest jedno i już wiemy jak, a powiedz mi, jak znaleźć miejsce, w którym nie będziemy się czuć jak zabytek muzealny? Wiesz co, ja myślę, że to jest dobre miejsce, które ty tworzysz. U nas? Ja tak uważam. Czy mamy jakiś wspólny pomysł zatem, Pawełku, na to? Myślę, że tak. No bo zobacz, rodzą się kolejne projekty. Mówisz o szukaniu jakiegoś miejsca, kiedy zrobiłaś świetną grupę, która skupia ludzi, którzy już się znają, którzy mają już do siebie i do ciebie zaufanie, wymieniacie się, podejrzewam, informacjami, więc tak. Więc tak to jest, tak? 9000 to jest żywa grupa. Więc to jest żywa grupa, która mogłaby ze sobą też się komunikować i ze sobą trenować to wszystko. Fajnie. Tak? To w takim razie, Pawełku, może po nagraniu przegadamy i znajdziemy jakiś sposób, żeby na Babcia TV były mikrokursiki, takie jak dzisiaj nam powiedziałeś, I can I, żebyśmy miały 10-15 minut na filmie czegoś, po czym będziemy bogatsze o jakąś frazę czy o jakieś słowa.
No Pawełku, piąteczka. No, piąteczka dla ciebie za taką grupę. Trzymam cię za słowo. Na I pewno za książkę. Książka jest naprawdę wspaniała. Wcale go nie prosiłam, żeby tak mówił, także bardzo dziękuję. A jeszcze taka do ciebie, bardzo mi się ten pomysł w ogóle podoba. Wiesz, bo to, jeżeli masz grupę, to jest bardzo duże znaczenie, ma zaufanie do siebie, taki, tak. Wtedy masz luz, spokój. Nie ma skrępowania. Nie ma żadnego skrępowania, to już nie jest jakaś szkoła, gdzie ktoś Czyli się tam będzie testował. Czyli na Babcia TV nakręcimy mikrokursy, żebyście mogły sobie w domu powtarzać i robić. Yes! Wiesz co, ja mam też takie wrażenie, że jeżeli my już nawet zapamiętamy jakiś zestaw słów, to gdzieś siedzi w nas taki diabeł, który nas blokuje przed mówieniem. Jak byś zachęcił, bo do oznaczania i tego podpisywania wlazło nam w pamięć i dalej się boimy pięknie skompromitować, bo to chyba jest podstawa tej bariery, właśnie, prawda? Właśnie. Jak byś nas zachęcił do mówienia w obcym języku? Ja myślę, że mogłybyście sobie pojechać do Londynu. Zrobić wycieczkę babciową do Londynu? Taki, wiesz... Ja nie wiem, kogo ja poznanie tu zaprosiłam. Poznanie wroga. Słuchajcie, możemy sobie urządzić taką londyńską wyprawę pod warunkiem, że Paweł pojedziesz z nami. Dzięki. I zabierzesz trzech swoich synów i wreszcie twoja żona odpocznie, słuchaj, Oczywiście. Przez chwilę. Ale słuchajcie, to jest fajny pomysł, żebyśmy sobie zrobiły taką wycieczkę. To wcale nie są w tej chwili drogie przeloty, można znaleźć fajne miejsce. Wcześniej, tak. Kolejny świetny pomysł, no ale dobrze, zanim wyjedziemy, to jak byś nas zachęcił do tego, żeby mówić? Wiesz, po prostu, żeby mówić, to trzeba mówić. Żeby się odzywać po angielsku, tak. No ale... Jeżeli na razie nie masz partnera do rozmowy, musisz gadać do siebie. Musisz to z siebie wyrzucić, musisz siebie usłyszeć. To jest bardzo ważne, że ludzie siebie nie słyszą. Mówienie do siebie jest w ogóle genialną rzeczą. Tak. Możesz mówić, wiesz, fajne jest na przykład, ja pamiętam, jak nagrywałem jakieś swoje pierwsze filmy na komórką. Ja siebie pierwszy raz usłyszałem. Tak, wiesz. To prawda. To jest coś innego, więc jeżeli masz pod ręką komórkę jakąś, weź sobie nagraj i powiedz cokolwiek. Fajnie, czyli można siebie nagrać i posłuchać. Tak, bo ty musisz siebie usłyszeć, że jest wszystko okej. Że I'm not stupid, jak mówią moje małe wnuczęta. Tak. Natomiast ja miałam taki sposób, ponieważ ja znam kilka obcych języków, a do kilku z nich, czy do dwóch z nich musiałam być bardzo szybko przygotowana. Okay. I to, co mogę powiedzieć, że mi pomogło, to ja na przykład sama do siebie komentowałam czynności, które robiłam w tym języku. O, bardzo fajne. Czyli na przykład I'm peeling the apple. Więc trenujesz i słownictwo, tak? Tak? I to, co właśnie słownictwo. Robisz. Jak mi brakowało, słowa. Co ja robię, to szukałam wtedy jeszcze w słowniku, bo nie było Google. Tak. Więc... No bardzo dobrze, fajnie. Zatem... Można aranżować jakieś spotkanie, jak macie tutaj grupę, podejrzewam, że część osób się zna W ogóle można na przykład lektora sobie zorganizować do grupy babci. Zobaczcie, dziewczyny, kolejny pomysł, tak? Bądź zrobić jakąś wcześniej symulację rozmowy, którą sobie przeprowadzicie później, tak? Bardzo fajnie, ale jeżeli byście się na przykład dogadały, załóżmy babcie z Katowic, tak? Znajdują sobie lektora, który bierze pieniądze za godzinę i jak jest was 5 czy 6, to ten koszt będzie nieodczuwalny, a jeszcze będzie możliwość konwersacji. Także ja wiem, że wy się znakomicie organizujecie na kawkę i drinka, ale oprócz kawki i drinka można się zorganizować również na lekcje języka. My wesprzemy z Pawłem was krótkimi kursikami na Babcia TV i oczywiście wszystkie pojedziemy do Londynu. No dobrze. Londyn jest bezpieczny, bo może się okazać, że wy sobie wybadacie, posłuchacie sobie angielskiego. I świetnie sobie dacie radę, na razie bez angielskiego. Bo tam jest mnóstwo Polaków. Ja kiedyś pojechałem i było tak, w restauracji była obsługa polska, w hotelu była obsługa polska. Tesco, mówię sobie, apteka. Polska. I w aptece też była obsługa polska. To tam nie jedziemy. No więc skoro już się nauczyłyśmy tak świetnie, Oczywiście. Że nam troszkę już się zapomniał polski, to powiedz mi na zakończenie, jak kontynuować, żeby nie zapomnieć? Jak kontynuować, żeby nie zapomnieć? Wiesz co, fajnym ćwiczeniem jest pisanie, bo pisanie tworzy takie, buduje ci wyrażenie. Dzięki temu się lepiej wyrażasz. Tak. To jest pisanie. Możesz sobie pisać kartki z wakacji.
dla sportu. Bardzo fajny pomysł. Bo raz, że to są te same konstrukcje, przetrenujesz sobie I'm on holiday, I'm staying at, tak, i tak dalej. Best regards, tak? Dokładnie, dokładnie, więc to bym zrobił. Że można sobie wypożyczyć jakąś książkę, czy kupić prostą i zobaczyć, no że ten angielski troszkę inaczej wygląda. Bo my czasami mówimy po angielsku, po polsku. Znaczy staramy się na początku, tak? No polonizujący angielski jest... Tak, a tu trzeba spróbować po angielsku. Bo ta składnia jest troszkę inna, ale tam... Więc to bym zrobił, żeby coś sobie poczytać. No, mój wujek uczył się z komiksów. Moja żona uczyła się z ulubionego filmu, który tak już dobrze znała po polsku, że jak włączyła sobie wersję angielską, to wiedziała, co oni mówią. Takie troszkę nieme tłumaczenie było, tak? Ja natomiast nie w celu nauki, ale tutaj akurat ja może bardziej w celu rozwoju językowego wnucząt, ale ja wam to gorąco polecam, bo ja również kupowałam swoim wnuczętom książeczki z prostymi bajkami po angielsku. Mhm. I my również, mając teraz dzieciaki na wakacjach, czy będąc u nich, możemy im czytać prościutkie teksty, dużą czcionką. Mhm. Jeżeli one znają angielski, to nas poprawią. Tak. A jeżeli nie znają, to trudno. Tak. To usłyszą, jak mówimy. Tak, takie też teksty znajdziesz na pewno w internecie, więc dodatkowo ktoś ci to wcześniej przeczyta i ty będziesz wiedziała, że ty to dobrze czytasz, tak? Bo to jest... A jeszcze jedno, jeżeli my znajdziemy tekst w internecie, to w internecie jest opcja, że nam lektor czyta tekst. Tak. Prosta sprawa. To wam każde z waszych dorosłych dzieci powie, tak, gdzie kliknąć, żeby mieć tekst angielski przeczytany po angielsku odsłuchany. I to jest potrzebne, bo te wyrazy mogą być inne, tak? A i to jest po prostu i. Tak, i to jeszcze duże zawsze. Dokładnie. Takie są ciekawostki. Takie są ciekawostki. No pewnie, część rzeczy musimy wykuć na blachę, część pojedziemy mnemotechniką i zapamiętamy, część sobie okleimy sprzęty i będziemy zapamiętywać nawet napisane fonetycznie. Paweł nam obiecał krótkie kursy na Babcia TV z prostych, użytecznych fraz. I wyjazd do Londynu. Ale również możemy sobie zorganizować lektora angielskiego w naszej okolicy i po prostu poświęcić na to godzinę w ciągu tygodnia i 10 minut dziennie w domu. Mhm. Pawełku, ja nie widzę już żadnego usprawiedliwienia, dla którego miałybyśmy tego nie rozpocząć, innego niż nasze lenistwo. W związku z tym, moje kochane babcie, bardzo wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jestem bardzo zachęcona do wsparcia was w nauce języka i w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć so long, a wy sprawdźcie, co to znaczy. Całuję. Do widzenia.